Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, spotkał się z przedstawicielami suwalskich służb mundurowych, przedstawicielami miejskich firm i spółek oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych, by omówić i zaplanować najważniejsze prace porządkowe, które są konieczne do zrealizowania w związku z zakończeniem zimy. Omówiliśmy te kwestie, które dotyczą zadbania o swoje otoczenie, o porządek w mieście, ten porządek taki ogólnomiejski i ten taki lokalny, bo i na osiedlach dużo jest zawsze rzeczy do zrobienia wiosną. Poczynając od oczywiście sprzątnięcia tego, co pozostało po zimie, a po drugie również i krzewy, i drzewa. Zaraz będzie okres wegetacji, to warto zadbać o to. Do końca kwietnia całe miasto powinno być uporządkowane, poczynając od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów. Przypominamy również, że w Suwałkach funkcjonuje aplikacja naprawmy.to.pl, za pomocą której można zgłaszać rzeczy wymagające uwagi. Tylko w 2020 roku mieszkańcy Suwałk zgłosili aż 279 alertów. Gdzieś około 70% udało nam się pozytywnie zareagować na te wszystkie usterki zgłoszone przez mieszkańców. Część zgłoszonych kwestii musieliśmy przekazać do jednostek nam niepodporządkowanych i mam nadzieję, że też zainteresowali się tym danym zagadnieniem i usunęli tą rzecz, tą wadę, którą mieszkaniec wskazywał. I taka aplikacja właśnie pomaga nam na utrzymywanie takiego bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na świecie i w Polsce, w czasach pandemii jest to bardzo przydatne narzędzie dla mieszkańców oraz samorządu. By skorzystać z aplikacji, należy odwiedzić adres naprawmy.to.pl Suwalki lub zainstalować ją w swoim telefonie. Chcemy, żeby nasze miasto było fajne, żeby było piękne, ukwiecone, takie zachęcające i do spacerów, do rekreacji i mieszkańców, i wszystkie osoby, które przyjeżdżają, to żeby wyjeżdżały z takim przeświadczeniem, że tu jest w Suwałkach okej, co chodzi o czystość, o porządek. Konsorcjum firm Orange Polska oraz Ruwi SA wygrało przetarg na wdrożenie systemu roweru miejskiego Suwer. Firmy złożyły ofertę na kwotę blisko 2,2 miliona złotych na lata 2021-2023. Umowa jest już podpisana i zgodnie z jej zapisami rowery będzie można wypożyczyć już w czerwcu. My jeszcze przed 1 czerwca zrobimy promocję, pokażemy, jak ten rower wygląda. To gdzieś tam pewnie w pierwszej dekadzie maja będzie. Dokładnie na naszej stronie internetowej będzie określony regulamin korzystania z tego roweru. Oczywiście będzie mapka z rysunkiem, gdzie te rowery się znajdują, zasady korzystania z nich, kwestie odpłatności też i na tych stacjach bazowych też będzie ta sama porcja informacji naszym mieszkańcom przedstawiona. Aktualnie prowadzone są zaawansowane prace przygotowawcze. Opracowywane są między innymi regulaminy, a także został wybrany wariant kolorystyczny rowerów. Wykonawca dostarczy 160 sztuk fabrycznie nowych rowerów, w tym 142 sztuki rowerów tradycyjnych, 3 rowery typu tandem oraz 15 sztuk rowerów elektrycznych. Wdrożenie systemu roweru miejskiego jest możliwe dzięki wartemu ponad 30 milionów złotych projektowi związanemu między innymi z zakupem nowoczesnych autobusów na gaz CNG. Te autobusy już w większości przyjechały do Suwałk i są na bazie PGK. Nie mogą wyjechać jeszcze w teren miasta i służyć mieszkańcom z uwagi na to, że brakuje nam gazu. Wprawdzie termin dostawy tego gazu i wykonania instalacji zakończył się, niemniej jednak spółka PGNiG jeszcze opóźnia się i mam nadzieję, że już wkrótce mieszkańcy zobaczą te autobusy i będą mogli z tych nowoczesnych środków transportowych korzystać. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. To czas odradzania się wiary,
w siłę, w moc Chrystusa i drugiego człowieka. Szanowni Państwo, drodzy Suwalczanie, z okazji świąt Wielkanocy chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia. Będą to kolejne święta, które my będziemy przeżywać w dobie pandemii. Pomimo tego, że mamy pewne obostrzenia, pewne ograniczenia, chciałbym życzyć, żeby to były święta rodzinne, święta bezpieczne, spędzone z najbliższymi. Święta, kiedy troszeczkę odpoczniemy, nabierzemy siły, energii do kolejnych wyzwań, do kolejnych naszych działań. Ale przede wszystkim chciałbym życzyć Państwu spokoju, takiego piękna, wyciszenia, również takiego wewnętrznego i przekonania, takiej nadziei, takiej wiary, że pewnie będzie wkrótce normalnie, będziemy mogli wspólnie ze sobą funkcjonować. Rodzi się do życia wiosna, przyroda, a to jest taki piękny czas w naszym życiu i życzę tego optymizmu, tej nadziei, tego piękna w waszym życiu. Wszystkiego najlepszego, wesołego, alleluja.